Redaktor Bogusław Ołoszański, witamy w Świnoujściu. Panie redaktorze, wiem, że ostatnio sprawdzał pan oglądalność, a właściwie popularność programu Sensacje XX wieku, bo pokazał się pan na świnoujskiej promenadzie i został pan natychmiast zauważony przez swoich fanów. No jednak 30 lat za mną programu Sensacje XX wieku, czy widowisk Sensacje XX wieku, więc po prostu widzowie się przyzwyczaili. Mm-hmm. Tegoroczne lato różne jest, jak chodzi o wydarzenia, o działania. Nie znaleźliśmy żadnej paskudy, żadnego potwora. Spokojnie. Tak? Jeszcze lato trwa. Sezon ogórkowy, jak pan doskonale wie, w telewizji, w radiu trwa. Musi coś wyjechać z podziemi. Liczy pan na to, że gdzieś tam na trasach swoich wędrówek po kraju może pan coś takiego spotkać? Jeżeli nawet bym spotkał, to bym nie uwierzył, bo wiem, jaki mechanizm działa, że z jednej strony są to cwaniacy, którzy postanawiają nabrać ludzi, wykorzystując ich naiwność i wciskając im jakieś niestworzone historie, albo im, albo sponsorom. Natomiast już o skarbach to zapomnijmy. Mhm. Dobrze, to skoro tytuł i mowa o skarbach. Złoty pociąg, Wałbrzych. Panie redaktorze, no sensacje cały czas krążą, gdzieś tam doszukują się geolodzy, historycy. Na jakim etapie to wszystko jest, czy w ogóle jest? To już powoli umiera, może jeszcze w tym sezonie ogórkowym to jeszcze trochę wytrwa, potem spokojnie umrze, bo to od początku do końca była totalna bzdura. Straszny kłopot i trochę złoty deszcz z nieba dla władz Wałbrzycha. Świetnie to wykorzystały, bo to przecież tłumy turystów, które tam waliły. A od początku było wiadomo, że mówienie o pociągu pancernym, który wjechał do podziemi. Mnie to przypominało moją pracę z kamerą na Dolnym Śląsku, gdzie doszedłem do wniosku, że nie ma wsi, nie ma miasteczka, nie ma miasta na Dolnym Śląsku, do którego nie wjechałby konwój ciężarówek, w którym SS-mani nie zabiliby więźniów, a potem wszystkie ciężarówki zasypali. Gdyby zebrać te relacje świadków, bo to z reguły to jest tak, że mój ojciec widział, mój dziadek widział, gdyby to zebrać, to okazałoby się, że cały Wehrmacht nie miał tyle samochodów, ile zasypano w tych podziemiach Dolnego Śląska. No a teraz się może okazać, że nie miałby tylu pociągów pancernych, które tam zostałyby zasypane. Potraktujmy to jako wakacyjną przygodę. Myśli pan, że władze Wałbrzycha zaprzestaną na tej przygodzie tylko? Sądzę, że dla władz Wałbrzycha był to duży kłopot, no, ale jednocześnie napływ turystów, zajęte restauracje, hotele, to są określone dochody dla społeczności miejscowej i również dla władz miasta. Zresztą przyznam się, że znakomicie z tego wybrnęli, z taką dużą kulturą, ostrożnością, z dbałością o to, żeby nikomu nic się nie stało, żeby ci, którzy tam przyjechali, żeby kopać, wiercić, żeby nie ponieśli przy tym żadnego uszczerbku. Także prawdopodobnie ta legenda tak szybko nie padnie. Złoty pociąg już padło, ale już się w mamerkach pojawiła złota komnata. Ciekawy, a może by tak w Świnoujściu obudzić tego woja, wikinga, który tutaj zasnął i leży gdzieś w podziemiach Palima? No, nie byłoby dobrze? Chociaż, nie wiem, Świnoujście już jest tak przepełnione, tak ruchliwe, że dodawanie atrakcji w postaci wikinga mogłoby już zaszkodzić miastu. No dobrze, a wobec tego, co zapomnianą bursztynową komnatą, to jest tak bliżej, jesteśmy na brzegu Bałtyku, istnieje, nie istnieje, warto szukać, warto powracać, bo jakoś tak ostatnio bardzo, bardzo cicho na ten temat. Bursztynowa komnata to jest tak jak potwór z Loch Ness. Od czasu do czasu wychyla łeb. Ale czy ten potwór rzeczywiście jest w tym głębinach Loch Ness, tego nikt nie wie. Ale wszyscy chcieliby, żeby tak było. Tak samo jest ze złotą komnatą. Wiele wskazuje na to, że uległa zniszczeniu. Pamiętajmy, to był bursztyn, dość łatwopalny materiał, że w czasie nalotu na Królewiec, gdzie była przechowywana i tam się urywają wszelkie ślady historyczne, wszystkie dokumenty. Tak więc, czy nie została zniszczona, czy została stamtąd wywieziona, ja osobiście bardzo wątpię. Wszystko wskazuje na to, że przechowywana w zamku w czasie wielkiego nalotu, który zniszczył zamek, również zniszczył bursztynową komnatę. A że śladu nie pozostało, no po bursztynie teraz trudno szukać śladu. Panie Bogusławie, pozwoli pan, że bardzo trudna sprawa, jakże bolesna dla nas wszystkich. 72. rocznica rzezi wołyńskiej w tym roku obchodzona, przerzucana faktami, mitami, legendami.
Jak to właściwie powinniśmy ująć? Jak powinniśmy podejść do tej sprawy? Wiem, że głos bardzo chętnie zabierają politycy w tej sprawie. Bez wątpienia i tak zawsze jest, że te najboleśniejsze karty naszej historii są najchętniej wykorzystywane przez polityków czy przez określone frakcje polityczne. To była straszna zbrodnia. To było ludobójstwo. I myślę, że należy zachować to w pamięci, bo tylko w ten sposób możemy nie dopuścić do powtórzenia się takich aktów bezprawia, gwałtu, zbrodni w przyszłości. Ale rozdrapywanie ran i skłócanie nas z Ukraińcami może służyć absolutnie nie polskiej sprawie, nie polskim interesom. Klęknijmy przed tym wielkim wydarzeniem, módlmy się za tych, którzy stracili życie, ale nie wzniecajmy w sobie nienawiści do Ukraińców. To już było, musimy to o tym pamiętać, ale nie po to, żebyśmy nienawidzili innego narodu. I na koniec zapytam, bo samochód już podjeżdża po pana, na koniec zapytam o pobyt w Świnoujściu. Jest tu jeszcze coś ciekawego do odkrycia? Ja już jestem w Świnoujściu chyba piąty albo szósty raz. Przyznam się w większości za sprawą mojego przyjaciela. I czasami sobie myślę, o rany, gdyby Warszawa miała takiego wiceprezydenta, już wiecie państwo, o kim mówię, tak. Paweł Sujka, człowiek o niespożytej energii, takiej dobrej energii. I zawsze, kiedy przyjeżdżamy, bez jego pomocy nie można byłoby zrealizować trudnego programu, który zawsze przed nami jest. No i drugi wspaniały człowiek, już tu ludzi w Świnoujściu, to oczywiście Piotr Piwowarczyk. Ogromna pomoc, ogromna życzliwość i oni co pewien czas podsuwają mi pomysły, ja to zbieram i potem sobie to wykorzystuję. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy, gdy byłem w Świnoujściu, oglądałem teren, który pan Piotr Piwowarczyk dopiero zaczynał zagospodarowywać. Mówię o podziemnym mieście. Teraz już to się niesłychanie rozwinęło, i wtedy było, ale wtedy było to miało rangę odkrycia. Teraz zawiózł mnie na Półwysep Mielin, gdzie mogłem pokazywać stanowiska artylerii przeciwlotniczej, które tam Niemcy budowali. Pływałem wczoraj motorówką do portu Ubotów. To jest taki piękny, już zapomniany charakter miasta, które kiedyś było tylko kąpieliskiem, nadmorskim uzdrowiskiem. Potem weszli naziści, zaczęli to przerabiać na twierdzę, ale teraz już odzyskuje ten spokój, radość nadmorskiego uzdrowiska. Rozumiem, że powstanie coś na telewizyjnym ekranie. To się nazywa Tajna Historia XX wieku dla Polsatu, 12 programów, w tym będą dwa programy tutaj ze Świnoujścia o tej strasznej właściwie historii Świnoujścia. Wczoraj byliśmy na wzgórzu Golm, gdzie jest bardzo pięknie, bardzo taki wstrząsający cmentarz ofiar nalotu z 12 marca. To też data jakby trochę zapomniana. Chcę się przyczynić do tej pamięci historycznej. Czyli niebawem się zobaczymy ponownie na wyspach. No na pewno, co do tego nie mam wątpliwości, znając energię moich przyjaciół, na pewno tak będzie. Wszystkiego dobrego, serdecznie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na jednej z 44 wysp. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, do widzenia.